Wielkim Czwartkiem rozpoczynamy Triduum Paschalne. Do południa o godzinie 9 była w katedrze tarnowskiej msza święta pod przewodnictwem biskupa administratora Wiesława Lechowicza. Ta msza święta zwie się mszą świętą Krzyżma Świętego, a w każdych parafiach po południu jest uroczysta msza święta Wieczerzy Pańskiej. Jest to dzień szczególny z tego względu, że Chrystus ustanawia Najświętszy Sakrament. Pozostaje z nami, jak sam powiedział, do skończenia świata. Ustanawia również sakrament kapłaństwa. Jedno z drugim jest ściśle powiązane. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii, nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Chociaż to jest radosne święto, to jednak jest w cieniu Wielkiego Piątku, dlatego nie ma procesji, nie ma jakichś, prawda, powiedzmy, zewnętrznych, radosnych jakichś akcentów, bo to Kościół nam daje w Boże Ciało, żebyśmy jeszcze raz cieszyli się tą pamiątką Najświętszego Sakramentu i Chrystusowej obecności pośród nas. Wielki Piątek to dzień smutku, żałoby, wyciszenia, zamyślenia. Chrystus umiera na krzyżu, wobec tego żałoba. Nie dzwonią dzwony, nie grają organy. W ciszy przeżywamy ten dzień, w adoracji krzyża. To jest ten najważniejszy moment. Każdy chrześcijanin pragnie podziękować Jezusowi poprzez ucałowanie Krzyża Świętego. No i Wielka Sobota. Wielką Sobotę adorujemy Pana Jezusa w grobie. Do południa w kościołach jest tradycyjne poświęcenie pokarmów i przygotowujemy się do mszy świętej, Wigilii Paschalnej, wieczornej, uroczystej. Te uroczystości wielkosobotnie rozpoczynają się na zewnątrz kościoła. Jest poświęcenie ognia, paschału, uroczysta procesja, następnie liturgia słowa. No i tradycyjnie też rezurekcja. A kolejny dzień no to już święta Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie wraz z apostołami, z niewiastami idziemy do grobu, by zobaczyć, że ten grób jest pusty. Cieszymy się Zmartwychwstaniem Chrystusa, cieszymy się tym, że Chrystus daje nam to zapewnienie, że skoro On zmartwychwstał, to i my wszyscy też zmartwychwstaniemy.